Witam wszystkich z Bukaresztu. Idę właśnie na spacer rano, jak zawsze, kiedy lubię nagrywać, jest po godzinie 6. I w tym filmie chciałem Wam opowiedzieć o takich manierach, a może raczej braku manier, wśród mężczyzn Rumunów. Myślę, że to jest taki ciekawy temat, już kiedyś dawno temu go poruszałem, ale chciałem coś może więcej dodać w tej kwestii. Może mam jakieś nowe lub też inne przemyślenia. I chciałem Wam też powiedzieć, że to nie jest tak, że wszyscy Rumuni, tak jak będę opowiadał o tych takich cechach, że wszyscy Rumuni są tacy sami. To nie jest prawda. Nie można nikogo też tak generalizować. I wiele też osób, które mieszkają w Rumunii, w sensie Polaków, mają partnerów. Nasze Polki mają partnerów Rumunów i one mogą się wypowiedzieć też, tak? Jacy ci Rumuni są naprawdę. I pewnie niech każdy z nich jest też taki, jak będę opowiadał w tym filmie, ale może niektórzy z nich mają jakieś takie wspólne cechy, więc myślę, że to jest naprawdę taki, tak jak już powiedziałem, ciekawy temat. No i zapraszam Was na dzisiejszy film. Zostańcie razem ze mną. Chciałem Wam jeszcze pokazać okolicę, którą idę oczywiście. Znajduję się teraz w pobliżu parlamentu. Ta droga tam prowadzi. Praktycznie za chwilę będzie widać ten budynek. Pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest to, że mężczyźni w Rumunii nie ustępują kobietom miejsca. Tak, w zasadzie, gdy były jakieś takie sytuacje w tramwaju, w autobusie, ja nie mówię, że młodym kobietom, ale takim starszym, to żaden z mężczyzn nie potrafił ustąpić miejsca takiej starszej pani, tak? Starsza pani to też jest kobieta, pamiętajcie, kiedyś była taka sytuacja w Polsce, gdzieś to słyszałem właśnie, że towarzystwo takich młodych chłopaków jechało w tramwaju i była pani starsza, która siedziała sobie i oni powiedzieli tak, chcielibyśmy mieć taki magiczny proszek, żeby pozbyć się tych wszystkich starszych ludzi. A ta pani wtedy siedząc odwróciła się do nich i powiedziała tak, no jeszcze takiego na razie nie wynaleźli, ale jak wy będziecie starsi, to już na pewno będzie istniał. I wtedy zapadła grobowa cisza. Także tak to jest z tymi starszymi ludźmi, starszymi paniami. Nikt im nie ustępuje miejsca, jeśli chodzi o tramwaj czy też autobus. Oprócz tego, że mężczyźni nie ustępują tego miejsca, powiedzmy, kobietom, tak jak starszym paniom w tramwaju czy w autobusie, to nie puszczają też przodem, nie otwierają drzwi. Ja z tym się spotkałem w mojej pierwszej pracy. Tam było bardzo dużo ludzi, bo było dużo projektów językowych, w których pracowali osoby Rumuni, Polacy i nie tylko, ale głównie tam przeważała liczba Rumunów i wtedy, jak chodziłem do biura, do mojej pierwszej pracy, to nigdy nie zdarzyło się tak, żeby któryś z Rumunów po prostu ustąpił dziewczynie, żeby jej nawet otworzył drzwi. My Polacy, my chłopaki z Polski byliśmy tylko jedyni, którzy to robili, którzy no, byli po prostu tacy, no, wychowani bym powiedział, tak? Wychowani. A Rumuni z kolei oni nie potrafili. Dziewczyny nawet jak im się otwarło drzwi, czy jak jej się puściło przodem, proszę iść pokój, powiedzieliśmy tam do dziewczyny, czy ten, to one były zaskoczone, one były tak zaskoczone, bo one nie wiedziały, co się w ogóle dzieje, nie wiedziały, co się dzieje, gdyż nie były do tego nawet przyzwyczajone. A chłopacy, to nawet bym powiedział, że oni jeszcze tak się wpychali barkiem przed te dziewczyny, tak? No, żeby pierwsi, żeby tylko byli pierwsi. Także to było naprawdę coś, jedna z takich rzeczy, która naprawdę bardzo, ale to bardzo mnie zaskoczyła, kiedy tutaj przeprowadziłem się do tego kraju. I jeszcze chciałem Wam pokazać okolice. Tutaj jest taki, jakby to powiedzieć, plac, tak? Budynki. I naprzeciwko nich znajduje się właśnie parlament. Tak wygląda ten budynek parlamentu. Jest duży, imponujący swoim rozmiarem. Nigdy jeszcze nie robiłem filmu na jego temat. No może coś tam wspomniałem w jednym z takich vlogów, ale tak, żeby go chodzić i zwiedzać tam w środku, to nie miałem okazji i szczerze jakoś nie wiem, czy kiedykolwiek to zrobię, ponieważ
nie wiem, nie czuję tego, żebym mógł zrobić wam takiego vloga od wewnątrz tego parlamentu. Nie jest to jakieś miejsce, na które chciałbym przeznaczać swój czas i też chyba pieniądze za zwiedzanie, tak? Także już nie chodzi nawet o te pieniądze, ale chodzi o to, że nie jest to miejsce jakieś, które byłoby moje ulubione. Tu jest w ogóle taka świetna okolica, żebym chodził sobie i vlogował. Może będzie trochę delikatnie ruch od ulicy, ale teraz widzę, że tych aut nie jeździ zbyt dużo. Mam tutaj przede wszystkim dobre światło. Nie świeci mi słońce w oczy, nie świeci mi słońce z boku, z tyłu. Także naprawdę czuję się bardzo komfortowo idąc i nagrywając w tym miejscu. Chciałem jeszcze powiedzieć o kolejnej, następnej rzeczy, jeśli chodzi o Rumunów, o mężczyzn. Między innymi jest taka rzecz, że oni brzydzą się takich obowiązków domowych. Trzeba im usługiwać, trzeba im robić wszystko w domu, jakieś takie obowiązki typu pranie, gotowanie, sprzątanie. Oni nie są tego nauczeni generalnie. Oni oczekują, żeby to robiła kobieta. Nie potrafią współpracować, żeby na przykład zrobić jakiekolwiek takie obowiązki domowe. Oczekują właśnie, żeby to tylko i wyłącznie robiła kobieta, ponieważ to są damskie obowiązki, ponieważ one powinny być wykonywane właśnie tylko i wyłącznie przez kobiety. I oni, wygląda to tak, jakby mieli dwie lewe ręce. Wygląda to tak, w ten sposób właśnie. Oczekują, że kobieta im uprasuje, ugotuje i co jeszcze? Wypierze, tak? Także z tym jest właśnie też taki duży problem. To jest taka cecha, która, bym powiedział, najbardziej generalizuje wszystkich Rumunów. Ja mało spotkałem takich mężczyzn tutaj w Rumunii, którzy by potrafili współpracować ze swoimi partnerkami, z żonami czy też z dziewczynami, żeby mogli się zajmować i pomagać w takich obowiązkach domowych. Oni tego po prostu nie robią i oczekują, żeby mieć wszystko zrobione tak na gotowo. Tam sobie przyjeżdża na hulajnodze. Także taka jest ich właśnie mentalność, bym powiedział. Mentalność. Ja za nią. My nie mamy takiego problemu. My nie mamy czegoś takiego. Po prostu potrafimy robić wszystkie te obowiązki razem. Ja nie mam problemu z tym, żeby pozmywać naczynia, czy posprzątać domu, czy ugotować. A z tym gotowaniem to zaraz wam jeszcze powiem, tylko chcę sobie zrobić trochę przerwy i pokażę wam też okolice, żebyście zobaczyli, gdzie dalej idę. Tak wygląda cała ta alejka, którą teraz przemierzam. W zasadzie to chyba będę za niedługo przechodził gdzieś tam na drugą stronę ulicy i będę się też kierował do Piazza Unii, a przejdę się tam, a czemu nie? Towarzyszy mi wiatr podczas nagrania, mam nadzieję, że będę dobrze słyszalny, ale przynajmniej jest tak chłodno. Wiecie, jakie były ostatnie upały w Bukareszcie po 35-38 stopni? To jest oczywiście tylko temperatura w cieniu, więc wyobraźcie sobie, jak było gorąco w samym słońcu, chyba z 50 stopni albo i lepiej. Także naprawdę pogodę mam teraz fajną, idealną do nagrywania, bym powiedział. Jak to jest jeszcze z tym gotowaniem, chciałem wam powiedzieć. Ja odniosę się też do takiej sytuacji, którą mieliśmy i to było to samo przyjęcie, na którym byłem z okazji Nowego Roku, Sylwestra. Kiedyś wam opowiadałem, że tam nie miałem z kim się napić alkoholu, ale to było całkowicie, jeśli chodzi o inny odcinek, o inny film. O alkoholu już zrobiłem naprawdę tak wiele filmów, więc teraz nie będę się wypowiadał. Czy ten kudłak musi mi tam tak szczekać? Szczeka głośno po drugiej stronie ulicy, ale trudno. No i ten, i była taka sytuacja, że na tym przyjęciu to byliśmy u takich naszych przyjaciół, u ich rodziców w zasadzie i tam, poczekajcie chwilę, bo przecież ten pies nie daje mi po prostu myśleć. Dobrze, odszedłem kawałek dalej, psa tyle już nie będzie szczekającego, także mogę się skupić na tym, co chcę wam przekazać i powiedzieć. I właśnie na tym przyjęciu czekaliśmy na takie podanie w zasadzie jakiegoś jedzenia, takiego na ciepło i ja nie byłem jakoś tak bardzo głodny, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Po prostu to był ojciec, to był, pamiętam tak, ojciec naszej znajomej. On cały czas mówił,
kiedy zrobimy mama łygę? I do tej swojej żony powtarzał, kiedy zrobimy mama łygę? Bo oni w Rumunii uwielbiają mama łygę. To jest taka mielona jakby kukurydza, ona się nazywa melaj, taka sproszkowana i gotuje się ją w bardzo prosty sposób. Trzeba dolać wody, dodać trochę masła, soli, w odpowiednich oczywiście wszystko w proporcjach i to mieszając gotować przez tam około 10 minut. I to jest cała filozofia, żeby to zrobić. I on cały czas powtarzał, kiedy będzie ta mama łyga, kiedy gotujemy mama łygę. Ja już miałem tak tego dosyć. Ja sobie myślałem, chłopie, ja zaraz wstanę z tego stołu i pójdę ci tą pieprzoną mama łygę ugotować. No, jak ci się tak spieszy, to idź i zrób sam. Tak sobie pomyślałem, oczywiście mu tak nie powiedziałem. No bo nie wypadało, tak? Nie wypadało. Ale miałem takie myśli, tak sobie po prostu w duchu tylko myślałem, że jak można być takim lewym? Jak można być takim lewym i tylko oczekiwać, żeby ta jego żona zrobiła tą zasraną mama łygę? Po prostu, a przejdę się tędy, po prostu byłem tak tym faktem zaskoczony. Ja bym się nie pytał na jego miejscu, ja bym po prostu wstał, dobra, to poszedłbym do kuchni. My jak zapraszamy naszych jakichś znajomych, czy ktoś do nas przychodzi, to ja jestem szefem kuchni, tak, ale ja jestem inny, ja lubię gotować, mam to gdzieś tam we krwi i uważam, że robię to całkiem dobrze też. I to jest też taka inna kwestia, ale bo nie wszyscy też mężczyźni w Polsce umieją gotować. Z tym się oczywiście też zgodzę, ale jeśli właśnie o niego chodzi, to była taka najprostsza czynność. To jest tak, jakby mężczyzna nie umiał sobie zrobić jajecznicy w Polsce, tak? To jest coś na tej zasadzie. Co to jest za filozofia zrobić tam właśnie mama łygę? On tego nie potrafił, no i oczekiwał, żeby zrobiła jego żona. No i tyle w zasadzie, tak? Tyle. Jeszcze chciałem wam powiedzieć o takim przykładzie, ale najpierw okolica, w której jestem. I zobaczcie, jakie budynki można zobaczyć w Bukareszcie, takie stare, normalnie straszą, tak? O, policja stoi, żeby nie myśleli, że ich nagrywam specjalnie, żeby się nie przyczepiły chłopaki, a ja sobie przejdę tędy. Tutaj jest przystanek autobusowy też jakiś, tak, autobusowy czy tramwajowy, autobusowy. Ciekawa fontanna po prawej stronie. I ja idę tędy naprzód. W tym miejscu płynie rzeka Dębowica, a ja się będę kierował może teraz tam, na drugą stronę ulicy i przejdę się w prawo w kierunku Piazza Unii, koło Starego Miasta. Także brak umiejętności gotowania cechuje, moim zdaniem, tak gdzieś śmiało mogę powiedzieć, 80% mężczyzn w Rumunii i oni są przyzwyczajeni do tego, żeby im kobieta podawała, czy to mamusia, jak byli jeszcze kawalerami i mieszkali w domu z rodzicami, czy też później właśnie żona, dziewczyna w jakimkolwiek tam związku formalnym czy nieformalnym są. I mogę powiedzieć, że znam tylko jednego chłopaka w Rumunii, który zna się na gotowaniu, umie gotować i szczerze mówiąc robi to naprawdę świetnie, ponieważ no jest, można by powiedzieć tak, z zawodu kucharzem. Tak, i to się rzadko chyba zdarza. Ja nie wiem, skąd wy bierzecie kucharzy w tych restauracjach tutaj. Czy to są kucharki, czy to są kucharze Rumunii? Znaczy generalnie wszyscy wiedzą, że szefami kuchni przeważnie są mężczyźni. I to nie chcę tutaj dyskredytować kobiet, no ale po prostu tak często się zdarza, tak? Kobiety też świetnie przecież gotują, ale być może też są szefowymi kuchni. Ale jeżeli chodzi, tak zazwyczaj zdarza się właśnie, że to mężczyźni posiadają takie, no może nie tyle, że większe umiejętności, ale zdolności, tak? Zdolności. Patrzcie się, jaki tutaj pomnik za mną. Taki pomnik, naprawdę ciekawy. Ja idę uliczkami tutaj już w zasadzie tak Starego Miasta przy Piazza Unii. Także Michaj, a w zasadzie Michał po polsku, tak? Można powiedzieć to imię, przetłumaczyć. Michał, mój rumuński Michał jest naprawdę świetnym szefem kuchni, świetnie gotuje. Wielokrotnie jak odwiedzaliśmy jego i naszą znajomą Ołanę, kiedyś był film o imionach, to jest jedno z popularniejszych imion w Rumunii, to wówczas on zawsze przygotowywał posiłki, robił naprawdę tak świetne rzeczy, miał taki pomysł, chłopak, jak gotować. I ja nie mówię, żeby każdy Rumun był taki jak Michał, jakkolwiek wolicie mówić, po prostu żeby ci mężczyźni w Rumunii mieli jakiekolwiek chociaż pojęcie o tym, jak się gotuje,
i zrobić jakieś podstawowe rzeczy, a nie tylko oczekiwać, że kobieta poda właśnie takie jedzenie na talerzu. A ja sobie podążam uliczkami Starego Miasta. Jak widać, wszystko zamknięte. To jest jeszcze za wczesna godzina, żeby tutaj cokolwiek było otwarte. To by nie miało żadnego sensu logicznego. Oczywiście ludzie tu przychodzą głównie popołudniami, wieczorami, także pewnie te wszystkie lokale są gdzieś od południa, gdzieś dopiero otwierane. Ale tak ogólnie chciałem wam pokazać, jak wygląda Old Town w Bukareszcie. W stolicy. Po prostu takie restauracje, takie lokale. No i ja podążam dalej w kierunku już w zasadzie chyba autobusów i tramwajów, ale ja idę na tramwaj i będę wracał niedługo do domu. I kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to też jest dosyć popularna taka cecha mężczyzn w Rumunii, że oni lubią tak się separować od kobiet, zwłaszcza jak są jakieś przyjęcia i to nie muszą być w zasadzie wesela, czy no ogólnie przyjęcia, nieważne jakiego rodzaju przyjęcia, oni lubią się separować i pozostać tylko w takim męskim towarzystwie, czy to też na grillu. Ja wielokrotnie na grillu spotkałem się z takimi sytuacjami, że rodzina Anny, tam mężczyźni, oni wszyscy poszli i stoją przy tym grillu tam i udają, że wszyscy smażą, że wszyscy robią, po prostu stali tam i gadali i pierniczyli o głupotach. Ja wtedy zostałem z Aną i z jej kuzynkami, bo się lepiej czułem w ich towarzystwie. One się takie były zdziwione i to ty nie idziesz tam do nich, to nie idziesz tam do mężczyzn, nie? Ja mówię, nie, ja wolę z kobietami, wolę z wami posiedzieć. I ten, po cóż nas tyle osób, tam nie wiem, 6 czy 7 osób, mężczyzn, żeby stać przy jednym grillu i wąchać ten dym i tak dalej, tak? Także one były wtedy tym faktem bardzo zaskoczone i nie spodziewały się. One nawet bym powiedział, że kobiety mają tak na myśli, są już tak z tą taką tradycją męską związane, że one już wiedzą, że a to mężczyźni muszą sobie gdzieś pójść na bok, sobie pogadać, bo oni mają męskie sprawy. I to nawet kobiety tłumaczą w ten sposób, bo oni mają męskie sprawy i oni muszą gdzieś tam sobie wziąć i razem pozostać i gadać o męskich sprawach, tak? Mnie to zawsze bardzo zaskakiwało, tak w zasadzie, i tak jak mówię wam po prostu, że to jest dla mnie coś dziwnego, to jest coś dla mnie dziwnego, bo ja rozumiem gdzieś tam pogadać sobie trochę, może i na osobności, ale oni tak jak się separują od tych kobiet, a przejdę się tędy, to oni to robią na taki dosyć długi czas. Oni mają wyrąbane, że kobiety tam siedzą. Po prostu to jest tak, jakby były dwa osobne przyjęcia. Oni siedzą sobie razem, a kobiety tam niech se siedzą. One mają z kolei tamskie sprawy. Taki kościółek na Starym Mieście. Widzę, że zaczyna się coś tutaj dziać. Ludzie przechodzą. No i coś tu widzę, że otwierają też jakieś lokale. Czemu ta pani idzie w tym namorniku, to ja nie rozumiem. No i ja idę sobie tędy naprzód i będę kontynuował dalej mojego vloga. I jeśli właśnie chodzi o to, jak ci mężczyźni, żeby już kończyć ten temat separowania się, to kiedyś robiłem film, wiele czytałem takich komentarzy i kobiety, które są z Rumunami, potwierdzały to i ogólnie też odnosiły się do faktu, że w ogóle tutaj wam chcę pokazać, tu jest też taka kawiarnia, cofnę się parę kroków w tył, kawiarnia za mną i bardzo dobrą kawę tutaj sprzedają, ta kawiarnia nazywa się Emocja i ta kawa jest bez cukru, pamiętajcie, cukier to jest biała śmierć, także, bo zgubiłem myśl, w ogóle to jestem teraz przy metrze. Tam właśnie jest wejście do metra, a ja sobie przejdę tamtędy. No i kieruję się na tramwaj. Zgubiłem myśl, ale już przypomniałem sobie, co chciałem wam powiedzieć. I ogólnie mężczyźni też w Rumunii nie poświęcają tak zbyt dużo czasu kobietom. Mają swoje jakieś hobby, zajęcia, różnego typu sprawy. I kobieta to jest takim, bym powiedział, czasami dla nich tylko dodatkiem. Takim dodatkiem. Po prostu no, potrzebują, żeby mieć zrobione te obowiązki, posprzątane, ugotowane i tak dalej. Zrobione pranie. Przejdę szybko na drugą stronę ulicy. Ale czemu te auto? Jadę jak tu mam. A nie, nie mamy zielone. Dobra. Myślałem, że jest zielone. Teraz dopiero przechodzę na zielonym.
No i oprócz tego, żeby zaspokoić jakieś swoje potrzeby fizyczne może, wiecie o co chodzi. Także no, kobieta jest takim trochę bym czasem powiedział dodatkiem. Ja nie chcę generalizować wszystkich mężczyzn, wszystkich Rumunów, bo pewnie nie wszyscy też tacy są, tak? Nie wszyscy. Znam też takich, którzy poświęcają ten czas kobietom, którzy może nie udzielają się tych obowiązkach, bo nie znam takiego, który by pomagał w tych obowiązkach Rumunom. No nie znam, szczerze mówiąc, poza Michajem, który jest faktycznie jakimś ewenementem, ale inni to brzydzą się tego, bym powiedział. Dlatego nie wiem, jak wy uważacie, drogie panie, które oglądacie ten film. Przebiegnę, bo mam zielone światło i chcę być tam po drugiej stronie. Jak oglądacie ten film, drogie panie, to wypowiedzcie się w temacie, czy wasi mężczyźni pomagają wam w obowiązkach domowych, trzymają swoje męskie sprawy i w ogóle odnieście się do tego wszystkiego, co powiedziałem w tym filmie. Skomentujcie to i napiszcie, jak jest. I to jest wszystko, co wam chciałem powiedzieć w tym filmie. Takie są moje przemyślenia. Zostawcie jakiś komentarz, napiszcie, co wy uważacie w tym temacie. Zachęcam wszystkich do dawania łapek w górę oraz do subskrypcji naszego kanału. Ja teraz zmierzam, tak jak mówię, na przystanek. Trzeba wracać do domu, zjeść śniadanie i muszę się wziąć też za jakąś pracę. Także tyle w tym filmie. Żegnam się z wami. Do zobaczenia.